Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym niecodzienniku terapeuty. Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ważne pytanie. Skąd wiesz, że jesteś zdrowy? Można by powiedzieć, że czuję się w porządku, nic mnie to nie boli, więc jestem zdrowy. I tutaj się okazuje, że nie. W zdrowiu nie chodzi o to. Przeczytam Tobie teraz regułkę, czym w ogóle jest zdrowie, a potem sobie troszeczkę pokminimy i na przykładzie moich pacjentów chciałbym Ci opowiedzieć jedno, a może nawet kilka historii, zobaczymy jak to wyjdzie. Regułka. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. I tutaj słowo pełnego dobrostanu jest jakby tutaj kluczowe, dlatego żebym zapytał się, hej, jak tam aktualnie Twój dobrostan? Czy czujesz się dobrze? I tutaj się okazuje, że dobrostan to oznacza od razu, że tego jest sporo. To tak naprawdę cała triada. Jeśli czujesz dobrze fizycznie, czuję się dobrze mentalnie, czuję się dobrze emocjonalnie i tutaj już pewnie dużo osób by miało zawahanie, żeby tak powiedzieć. Zanim poruszymy sobie jednak tematykę pacjentów i kilku fajnych historii, to chciałbym tutaj wrzucić ogłoszenie. Sytuacja aktualnie wiem jak wygląda, ale tak, po pierwsze gabinety są otwarte, także spokojnie możecie wpadać do nas na terapię. Działamy normalnie jak wcześniej, nic się nie zmieniło. Szkolenia, centrum szkoleniowe jest otwarte. Tak się składa, że jeśli chodzi o branżę medyczną, możemy dalej szkolenia prowadzić i nie mamy żadnych tutaj na razie zmiany planów, jeśli chodzi o kempa, bo to też pytacie, kemp, jeśli chodzi o masaż szanowuchy i terapię nerwomięśniową, prawdopodobnie się odbędzie, o ile po prostu nic strasznego się w wakacje nie wydarzy, także spokojnie możecie się zapisywać. Z takich rzeczy nowych to dnia 14 kwietnia, czyli już w sumie niedługo, odpalamy nowe szkolenie dotyczące neurodiagnostyki i terapii w bólach głowy. Także będzie tutaj nasze neuropodejście, które wszyscy znacie i lubicie. Szkolenie bardzo znacznie będzie krótsze, dynamiczniejsze, spokojnie będzie można zrobić je w miesiąc, więc będzie kilka spotkań, kilka powiedzmy online'owych, kilka na żywo, kilka po prostu nagranych już wcześniej, żebyście po prostu mogli sobie poćwiczyć. I rzeczywiście będzie skupiał się w obszarze twarz, głowa, szyja, karki, więc pogadamy sobie i o napięciowych bólach głowy, o migrenach, o wszelkich bólach głowy i o naszych rozwiązaniach terapeutycznych. I taka nowość, żeby troszeczkę jakby ułatwić Wam często wybór szkolenia, to jest możliwość praktycznie każdego naszego szkolenia rozłożenia sobie na raty, co myślę, że jest bardzo fajnym pomysłem w sytuacji, kiedy po prostu chcecie sobie to rozłożyć na rok albo dwa, albo może na jakiś inny okres. I to się myślę, że bardzo fajnie będzie spinało z kempem, z innymi szkoleniami, które po prostu troszeczkę dłużej trwają i dla niektórych mogą być ewentualnie dużym wydatkiem. Także tutaj warto się tym zainteresować. Jak sobie odpalicie szkolenie, to po prostu niżej będzie zawsze możliwość złożenia tak zwanego wniosku na e-ratę. I to było tyle. Myślę, że spokojnie możemy wracać sobie do tematu tego pełnego dobrostanu, czyli czym jest zdrowie. Przykład z życia wzięty, bardzo niedawno, aczkolwiek powtarzający się już kilkukrotnie w gabinetach i prawdopodobnie, jeżeli wy jesteście terapeutami, fizjoterapeutami, trenerami medycznymi, to pewnie też coś z tego mieliście. Mianowicie weźmy sobie na warsztat pięta Haglunda. Martwica kości piętowej. Standardowa sytuacja, jeśli chodzi o osoby, szczególnie chłopców, którzy są bardzo aktywni, często mocno eksploatowani, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Troszeczkę często ze zbyt dużą objętością treningową, ale ostatni nasz pacjent, aktualnie robiliśmy sobie taki warsztat zamknięty w projekt masaż, trafił się przy okazji pacjent, młody chłopak o, można powiedzieć, że ponad przeciętnej sprawności fizycznej, jeśli chodzi o 10-latka, także tutaj mocno grający w piłkę zarówno z rówieśnikami, jak i osobami starszymi, tych treningów było troszeczkę za dużo, ale był nasz czwartek i pojawił się ból pięty we wtorek, dwa dni wcześniej. Czyli można powiedzieć, że prawdopodobnie nic złego się nie wydarzyło, pewnie jakiś problem napięciowy, w końcu przecież do tej pory, do wtorku było wszystko w porządku, treningi jak najbardziej ok, bramki leciały, lepsze od swoich rówieśników. Zrobiliśmy sobie oczywiście diagnostykę, wyszło nam kilka fajnych rzeczy, których za chwilę Wam powiem. Troszeczkę tatę przestraszyliśmy, prawdopodobnie dlatego, że następnego dnia zrobił rentgen, co okazało się, że ta pięta wygląda mega kiepsko. Dużo zwapnie, zresztą możecie wpisać sobie pięta Haglunda RTG w wyszukiwarce Google i zobaczyć jak to wygląda. No i nawet ten obraz, który dostaliśmy, był troszeczkę gorszy niż to, co możecie zobaczyć sobie w grafice Google. I czy to oznacza, że wcześniej do tego wtorku wszystko było w porządku i z tą piętą było ok?
Nie ma takiej możliwości. Jest to problem, który prawdopodobnie miał miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni albo nawet miesięcy, więc ten problem już jakoś prawdopodobnie dawał znać wcześniej, tylko młody pacjent nie miał skali porównania, jak mogło być i jak było. My oczywiście, jak się pytaliśmy tutaj wcześniej tatę, to wszystko było w porządku, dlatego że jest to dość trudno wyłapać, trudno wyhaczyć, dlatego że my, mając oczywiście swoje tutaj sprawne oko i wiedząc, na co mamy patrzeć, to od razu, zanim oczywiście nasz pacjent młody położył się na leżankę, to już widzieliśmy, że będzie mega dużo napięć w przedniej części podudzia, że będzie słaby brzuch, niewydolny, że będzie coś nie tak prawdopodobnie z nogą przeciwną i oczywiście wszystko potwierdziło się. I sytuacja wyglądała tak, że z racji swojego brzucha, z racji problemów z nogą przeciwną, które miały miejsce, teraz nie chcę was oszukać, ale dużo wcześniej, prawdopodobnie chyba przynajmniej w tamtym roku, jak nie jeszcze wcześniej, i jakiejś kontuzji kolana, nogi przeciwnej, nasz pacjent przerzucił sobie ciężar ciała, zwiększył napięcie w nodze tej aktualnie, z którą miał problem z piętą, co spowodowało ograniczenie ukrwienia pięty i zmiany marficze w kości piętowej. Czyli ten proces już trwał wcześniej. I bardzo często sytuacja wygląda tak, że my, wydaje nam się, że czujemy się, znaczy, że jesteśmy zdrowi, bo po prostu czujemy się dobrze, nikt nas aktualnie nie boli, ale już w naszym dziele dzieją się takie rzeczy troszeczkę niepokojące. I powiem wam, że praktycznie każdego dnia, przynajmniej w gabinecie, zdarza się pacjent, albo nawet kilku, którzy po prostu nie mieli żadnych problemów, tak im się wydawało. Ja się już oczywiście nie daję wkręcić, nie daję sobie wcisnąć takiego kitu i po prostu wydarzył się jakiś czynnik typu zachorowałem, miałem grypę i od tego momentu po prostu rozłożyłem się, jestem, nie nadaję się do funkcjonowania, mam napięte ręce, trzęsą mi się ręce, mam bóle głowy, bóle kręgosłupa, mam bóle brzucha, schudłem i tak dalej, i tak dalej. Czy to był wynik przeziębienia grypy? Prawdopodobnie nie. To był po prostu kolejny czynnik stresowy, który dorzucił się i spowodował, że tego było za dużo. Nasze ciało nie dało sobie z tym rady, nie poradziło sobie z tym wszystkim, dlatego że my często mówimy to, że jesteśmy zdrowi, dlatego że nie mamy do czego się odnieść, dlatego że nie wiemy, jak to powinno wyglądać. Jak jest sytuacja, kiedy ja mam rzeczywiście pełen dobrostan fizyczny, psychiczny, umysłowy, społeczny, mentalny na każdym poziomie i po prostu nie wiem, jak powinno wyglądać, więc wydaje mi się, że skoro teraz jest nawet nieźle, jak na mój PESEL, mój rocznik, albo nawet lepiej niż moi koledzy, znajomi z pracy i mnie nic nie boli, to jest w porządku. A potem się okazuje, że zaczynamy chorować, coś się niepokojącego, że była jakaś niby kontuzja, a nam się w ogóle nie chce ta rana zagoić. I to jest standardowo, tak? Wszystkie te martwice, które gdzieś tam mają miejsce. Choroby często reumatoidalne. Problemy, w ogóle jak przychodzi pacjent i ma na przykład złamanie zmęczeniowe i on mi mówi, że wcześniej było wszystko w porządku i on sobie teraz doznał urazu złamania zmęczeniowego kości śródstopia, no to wiem, że to jest po prostu bujno na kółkach. Nie ma takiej możliwości. Wcześniej też było niefajnie, tylko on po prostu nie wiedział, jak to powinno wszystko wyglądać. Czy taki problem shin splits, na pewno kojarzycie, zespół ciasnoty powięziowej w obszarze goleni, to też jest problem, który generowany jest przez często zbyt dużą objętość treningową na przestrzeni miesięcy, czasami nawet lat. I się okazuje, że wcześniej było w porządku, a teraz po prostu od tygodnia czuję ból piszczeli. Pacjent robi RT, ja się go że ma mikrozłamanie na poziomie kości piszczelowej związane z zaburzeniem ukrwienia, które po prostu ma miejsce tak duży okres czasu, o czym on w ogóle nie zdawał sobie sprawy, bo nie wiedział, jak powinno wyglądać to. Nie wiedział, że powinien się fajnie regenerować, że jak człowiek idzie spać, to wstaje i jest wypoczęty, że nie ma żadnych problemów typu wzdęcia, zaparcia, inne problemy z jamą brzuszną, że bóle głowy nie są w porządku, że po treningu regeneruje się następnego dnia, dochodzę do siebie i już mogę normalnie wrócić do sprawności, że na niewielki bodziec reaguje w ten sposób jakimś, nie wiem, wybuchem, że mała sytuacja, a ja mam po prostu od razu nie wiadomo dlaczego wyrzut adrenaliny, kortyzolu i takie rzeczy się ze mną dzieją. Więc warto by się zastanowić, czy jak ja pomyślę w ten sposób, to ja rzeczywiście jestem zdrowy, tak? Czy ja rzeczywiście mam pełen dobrostan w tych wszystkich sferach, o których sobie mówiliśmy. A więc przemyśl to sobie i zastanów się, czy ty jesteś zdrowy. A jeżeli nie, to na pewno wiesz, gdzie pukać, wiesz, gdzie nas znaleźć, wiesz teoretycznie, może co ze sobą już zrobić, bo może teoretycznie oszukujesz się tylko
i gdzieś próbujesz sobie wcisnąć taki, że wszystko w porządku, a tak naprawdę wcale nie jest w porządku. To jest dobry moment, żeby sobie zdać z tego sprawę i powoli sobie coś wplatać. Jest idealna pora roku, zbliża się wiosna, wszystko rozkwita, można zrobić sobie wiosenne porządki, w tym porządki ze swoim ciałem i zdrowiem. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.